Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu ogólnym na miesiąc wrzesień bieżącego 2021 roku. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęliście w te wakacje, urlop się udał. Ja też miałam chwilę odpoczynku, potrzebowałam tego bardzo, ale już wracam do czytań. Postaram się na bieżąco uzupełniać filmy, więc serdecznie zapraszam Was do śledzenia mojego kanału. I cóż, przechodzimy do czytania. Karty są już potasowane. Przypominam, że czytanie jest ogólne. Może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne. Dlatego zawsze zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym. Zacznijmy. Energia, z jaką byk wkracza w miesiąc wrzesień. 5 kielichów. Co pomaga bądź przeszkadza? 3 miecze. Wasze zamiary, wasze działania w miesiącu wrześniu. Kochankowie. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Osiem mieczy. O czym, o kim byk będzie myślał, co planował, co analizował we wrześniu? 10 mieczy. Połowa miesiąca, 7 kielichów, wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, odbieracie całą tą sytuację, pustelnik, czynniki zewnętrzne, przyjaciele, rodzina, znajomi. 6 kielichów. Wasze obawy bądź nadzieje. 2 kielichy. I kochani, koniec miesiąca. Cztery denary. W tle czytania mamy papieża. Zaczniemy od spraw zawodowo-finansowych. Moi kochani, być może to jest dla kilku byków, może tylko dla jednego. Ale widzę tutaj, że ubolewacie nad jakąś stratą. I teraz tak. Niektórzy mogli stracić pracę. Niektóre byki być może niekorzystnie zainwestowały, bądź po prostu straciły na jakichś inwestycjach. Straciły dochody, czyli biznes nie przyniósł takich zarobków, takich oczekiwań, jakie sobie życzyliście, jakich się spodziewaliście. Coś się nie udało, ale zauważcie, obawy bądź nadzieje, 2 kielichy i te 2 kielichy stoją tutaj za Waszymi plecami. Wy zamiast skupiać uwagę na tym, co jest jeszcze do uratowania, na możliwościach, które można wykorzystać, ewentualnie porozumieniu, które można zawrzeć, Wy, że tak powiem, rozpamiętujecie rozlane mleko i rozgrzebujecie to, co już niestety nie przyniesie Wam żadnej korzyści, tak? Niepotrzebnie roztrząsacie jakąś sprawę, która niestety przechodzi już do historii.
Trzeba odnaleźć się w rzeczywistości, podjąć odpowiednie decyzje i walczyć o siebie. Nie zamykać się w sobie, nie użalać się, nie odpuszczać, nie rezygnować, tylko tak. Te byki, które straciły pracę, zakończyły z kimś współpracę, bądź coś im się nie udało, to nie znaczy, że nie ma nowych możliwości. Trzeba szukać pracy, trzeba pomyśleć o przebranżowieniu, być może zainwestowaniu w coś innego, bądź wspomóc się pomocą. No, byk rozczarował się albo na czymś, albo na kimś. Tak naprawdę ta karta mówi też o tym, żeby tutaj byk nie rozczulał się nad sobą, żeby się nie rozklejał, nie załamywał, tylko naprawdę tutaj wyłączył emocje i zaczął logicznie myśleć, żeby odnaleźć się w tej sytuacji. Sytuacja być może jest trudna. Nie wiem, może pracodawca nie przedłużył z Wami umowy. Może obiecał Wam awans, nie dotrzymał słowa. Może nie rozliczył się z Wami do tej pory. Ewentualnie nie przyjął Was do pracy po dłuższym okresie przebywania na chorobowym. No jesteście tu zawiedzeni, jest Wam bardzo przykro, jest energia niesympatyczna, zwłaszcza, że na pozycji głowy macie też 10 mieczy, czyli cała ta sytuacja Was bardzo obciążyła psychicznie. Czujecie się bezradni, bezsilni, załamała Was ta sytuacja. Natomiast gorzej jak było nie będzie. Dziesiątka mieczy jest to karta brama, która mówi, że najgorsze już za Wami. Teraz pomalutku będziecie stawać na nogi, podnosić się z całej tej sytuacji, że jednak przyszłość jest optymistyczna. Co odchodzi do przeszłości? Osiem mieczy, czyli jakieś ograniczenia. No nie wiem, może nie mogliście się dogadać. Może do tej pory nie mogliście znaleźć jakiejś oferty. Oczywiście te byki, które też poszukują od dłuższego czasu pracy. No i już są załamane, już są zawiedzione, rozczarowane i zestresowane całą tą sytuacją, że albo nie mogły znaleźć zadowalającej oferty, albo źle szukały. Ewentualnie bały się pewnych jakichś, no nie wiem, może problemem jest też rozmowa, może problemem jest komunikacja, komunikatywność, bądź no nieumiejętność dojścia do porozumienia, tak? Nie z każdym da się porozmawiać, nie z każdym da się dogadać, odczytać jego intencje, myśli. Może pewne rzeczy Wam umknęły, może pewne wiadomości przeoczyliście, może już od dawna wiadomo było, że być może tej pracy nie będzie. Zawsze Wam mówię różne wersje, więc kochani, wyłapujcie to, co ja mówię. Mówię różne wersje ze względu na to, żeby jak największa liczba byczków wybrała tutaj jakieś karty dla siebie. Jeżeli chodzi o własny biznes. Baliście się być może rozwinąć skrzydła, być może też osaczały Was informacje, te wszystkie rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty, które na bieżąco są, że tak powiem, przesyłane, przekazywane opinii publicznej. Strach też przed pandemią, oczywiście cała ta otoczka z nią związana. Kierowanie się takim światopoglądem, myślokształtem, że być może będzie tak jak do tej pory, że sytuacja się powtórzy. I zamiast skupiać się na tym, co jest, to tak tkwiliście sobie w przekonaniu, które wprowadziło Was w błąd. No nie wiem, takie po prostu utkwienie w martwym punkcie. Nie wiem, co zrobić. Brak decyzyjności. Obawa przed podjęciem jakiegoś ryzyka, tak? Więc tutaj, no, ostatnie wydarzenia nieciekawe dla byka. Byk ma wątpliwości, Wasze zamiary, ale być może pojawiły się jakieś dwie oferty, ewentualnie jakaś obiecująca oferta bądź propozycja, pomoc, współpraca z bliźniętami bądź drugim bykiem, ale raczej tutaj stawiam na bliźnięta. Może ktoś Wam proponuje współpracę, spółkę. Zastanówcie się nad tym. Natomiast no, może być taka sytuacja, gdzie no, nie chcecie z czegoś rezygnować. Tutaj wiele potraficie poświęcić, żeby zawalczyć o to miejsce pracy. Mówimy oczywiście na razie o sprawach zawodowych.
Tak jak już powiedziałam, ta sytuacja Was dobija, nie możecie przestać o tym myśleć, stresujecie się całą tą sytuacją. Jeszcze w połowie września mamy 7 kielichów, więc może pojawią się jakieś możliwości. Może jakieś plany, może jakieś intuicyjne wybory. No te kielichy to jest jakaś kreatywność, to są jakieś pomysły, to są jakieś pozytywne odczucia, ale czasami to są jakieś takie gruszki na wierzbie, jakieś sprawy nieosiągalne. Marzymy być może o rzeczach tak wygórowanych, które na ten moment nie są osiągalne, dostępne dla Was. Może zacznijcie najpierw od tych takich na wyciągnięcie ręki możliwych, a nie jakichś od razu nie wiadomo jakich sukcesach. Oczywiście siódemka kielichów to są też różne jakieś oferty, być może można wybierać, przebierać, jeżeli chodzi o oferty pracy. Jeżeli chodzi o własny biznes, no chcielibyście, żeby było dobrze, ale różnie to może być. Paść denarów, no właśnie, jakaś dodatkowa praca, jakieś dodatkowe funkcje, nowa jakaś inwestycja, jakieś nieduże inwestycje, szkolenia, nowy dział, tak? Tutaj mówię teraz o własnej działalności, natomiast jeżeli szukacie pracy, to pojawią się te oferty, pojawią się oferty, będziecie być może mogli wybierać nawet. Ta praca się pojawi, więc tutaj się nie martwcie. Kurczę, nie zrobiłam sobie herbatki, a czuję, że już mi w ustach zasycha, więc zaraz chyba pauzę zrobię. Pojawi się jakaś oferta, pojawi się jakaś propozycja, pojawią się też jakieś nieduże pieniądze. Być może panna właśnie będzie chciała zainwestować tutaj w jakiś biznes albo zaoferuje Wam pracę. Wasze nastawienie, karta pustelnika, no tak długo szukać, aż znajdę. Najlepiej na dłuższy okres czasu. No i wykorzystywać do zdobyte doświadczenie, umiejętności, wykształcenie ku temu, żeby ta praca po prostu była. Więc tutaj poszukujecie, tak? Otoczenie 6 kielichów, więc tutaj może być jakaś propozycja, może jakiś znajomy polecić Was gdzieś załatwić. Praca być może w jakimś miejscu, gdzie kiedyś pracowaliście. Pomoc rodziny, pomoc przyjaciół. Ktoś tutaj być może wyciągnie pomocną dłoń, tak, do Was i pomoże Wam zrealizować Wasze plany. Natomiast bardzo życzliwie jest to otoczenie nastawione, więc nawet jak będzie tutaj jakaś propozycja pracy, a będzie, bo mamy papieża, który daje ofertę, dobrą rozmowę gwarantuje i dobrą umowę. Więc tutaj ta współpraca będzie w fajnej takiej relacji. No i co? Wasze obawy. No, czy dojdziecie do porozumienia, tak? Czy to będzie to, na czym Wam zależy? Czy obie strony będą zadowolone? Czy ta praca będzie spełniała Wasze oczekiwania? Natomiast jeżeli myślicie o współpracy, być może z panną bądź bliźniakiem, no to czy ta spółka wypali? Bo może być taka sytuacja, że ktoś będzie chciał zainwestować w Waszą firmę i podreperować Wasz budżet, uratować tą firmę. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, nową pracę na stanowisku, na etacie, no to tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, czy obie strony dojdą do porozumienia? Czy będzie to udana rozmowa kwalifikacyjna i czy uda się nawiązać tutaj właśnie współpracę? Kończycie miesiąc czwórką denarów, czyli jest stabilizacja, tak? Udało się utrzymać płynność finansową. No może nie są to jakieś wielkie zarobki, musicie oszczędzać i uważać na wydatki, natomiast jakieś stanowisko pracy udaje się zatrzymać, udaje się tą pracę zdobyć. Oczywiście zawdzięczając sobie tą zasługę. Jeżeli macie własną firmę, naprawdę nie inwestujcie dużych pieniędzy. No ten paść to jest naprawdę minimum. To, co potrzeba i obserwujcie cały czas sytuację, jak ona się rozwija. No i na bieżąco bądźcie z informacjami odnośnie właśnie tych fal różnych, tych nowych jakichś restrykcji,
zarządzeń, rozporządzeń i tak dalej, przepisów. Może dopowiem sobie jeszcze tą czwóreczkę. No a z denarów, czyli umowa o pracę będzie, będzie praca, więc nie martwcie się, byki. Natomiast jest szansa zarobienia pieniędzy, tylko naprawdę inwestujcie z głową. Co jeżeli chodzi o relacje, związki? Tak króciutko, bo i tak osobno filmy będą, ale żeby coś zarysować. Jeżeli jesteście w związku małżeńskim, to byk jest jakoś zasmucony, jest mu źle, brakuje mu czegoś, czuje się osamotniony w związku, być może nie mógł się dogadać z partnerem ostatnio, jakoś nadajecie na osobnych falach. Trudno jest się przebić bykowi do partnera, no jakoś się nie rozumiecie, bądź nie widzicie tych samych jakichś walorów, perspektyw waszego związku. No widać tutaj jakiś taki dystans, barierę i odgrodzenie się od siebie, zwłaszcza mentalne, jakoś się oddaliliście. Byk zaczyna mieć wątpliwości, czy z tego będzie jeszcze udana relacja. Być może, czy partner mnie kocha, czy nadal mu zależy, czy nie ma jakichś problemów, co powoduje, że no, tak kuleje komunikacja między wami. Czuję się jakoś tak, no, źle, po prostu źle. Może padły jakieś słowa, może było ich brak, a może ich za dużo, bo ta trójka mieczy to też poranienie serca, być może jakieś słowa, które nie powinny nigdy paść, jakiś smutek, rozczarowanie i przybicie, tak? Niektóre byki ze względu na problemy zawodowe mogą mieć właśnie problemy też w związku. To się jednak przekłada na te dwie płaszczyzny i jedna na drugą jakoś oddziałuje. Może partner też miał problemy z pracą, no i dlatego tak, a nie inaczej. No ale dacie sobie szansę, tak? Ktoś tutaj wyciągnie rękę do zgody. Byk bardzo się czuje osamotniony, więc będzie szukał tutaj rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście ma wsparcie w dzieciach, w rodzinie, w przyjaciołach, w znajomych i tutaj jest takie naprawdę silne wsparcie. Zawsze możecie liczyć na ich pomoc, zwłaszcza rodziców. No i byk się zastanawia, czy partner kocha, czy dojdziecie do porozumienia, czy się pogodzicie, czy uda się odbudować tą relację. Nawet jeżeli jakaś przykrość była w przeszłości, padły jakieś słowa, no to nie roztrząsaj już tego byku, nie wracaj do tego, tak? Skup się na tym, co jest teraz, porozmawiaj, napraw to, bądź daj szansę naprawić partnerowi. No i widzę tutaj, że jesteście razem, stała relacja, jest szansa na to, żeby ten związek naprawić, podreperować. Zależy wam na sobie, zatrzymacie przy sobie partnera, widzę stabilizację i taki fundament, który jest podstawą udanego związku, udanej relacji. Natomiast te byki, które są samotne, do tej pory jakoś nie umiały się otworzyć na nową relację, bądź, no nie wiem, przeżywały jakieś rozstanie z przeszłości, no tutaj mają szansę poznać kogoś. Bliźniaka bądź pannę, ewentualnie drugiego byka. Nie wiem, czy są gotowe tutaj na jakiś romans, na jakąś przygodę. No ale chcą się bliżej poznać, tak? Jest takie wyobrażenie na temat tej znajomości, że spróbujmy, zaangażuję się, zobaczę, co z tego dalej będzie, bo właśnie byk szuka towarzystwa, ma dosyć samotności, no i tak długo szukał, aż znalazł i chce to rozwinąć. Otoczenie wam sprzyja, rodzina kibicuje, dużo spotkań też. Może to być osoba, z którą się dobrze znacie, może połączyła was kiedyś praca, może szkoła, może wspólne podwórko, nie wiem, ale wydaje mi się, że tutaj jest wam ktoś znany, bliski. Ta osoba może mieć dzieci z poprzedniej relacji, ale nie musi. W tle jakieś małżeństwo też może być. Tak jakby wam znajomi dawali też do zrozumienia, że czas najwyższy, żeby tutaj byk skupił się na swoich uczuciach i zaczął dbać o siebie, nadrobił jakiś stracony czas. No i co, byku? No też zastanawiasz się, tak, i obawiasz, czy poznasz tą prawdziwą miłość, tą bratnią duszę, tą osobę, z którą nawiążesz to coś,
to prawdziwe uczucie, przywiązanie, zrozumienie. No jest szansa, tylko nie zamykaj się, byku. Otwórz się, nie uciekaj w pracę. Daj sobie szansę na stałą relację, na poznanie kogoś bliżej. Tak to, kochani, wygląda. Jaka rada jest dla Was? Walcz o siebie i o swoje marzenie. Siódemka buław, więc tutaj nawet jak chwilowy masz jakiś kryzys w relacji, bądź są jakieś trudności z umówieniem się na randkę, z bliższym spotkaniem, bo być może nowa praca, być może nauka albo szkolenia, daj sobie szansę, walcz o swoje i mimo jakichś chwilowych problemów, uciążliwości, nie rezygnuj ze swoich marzeń, działaj. Na co, na kogo masz uważać? Szóstkę mieczy, żeby nie oddalać się emocjonalnie, no i pomyśleć, co tu zrobić, żeby nakierować to swoje życie na właściwe tory, żeby poprawić je i podążać w nowym, lepszym kierunku. Może przeprowadzka, może jakieś zmiany. Na pewno nie rezygnuj, na pewno nie rezygnuj. Nie myśl o tym, żeby zrezygnować. No dobrze. I co z afirmacją dla naszych byczków? Już czytamy. Proszę bardzo. Cechuje mnie elastyczność i swoboda działania. No pewnie, kochani, nic na siłę. Nikt Was do niczego nie zmusza, nie spinajcie się, nie sprężajcie, po prostu luz. Otwieram się na nowe wydarzenia i zachodzące w moim życiu zmiany. Każda chwila stanowi dla mnie nową, cudowną okazję do wzbogacania duszy. Lekko i bez wysiłku płynę z prądem życia. Kochani, piękna afirmacja i to się tyczy zarówno spraw zawodowo-finansowych, jak i życia prywatnego, uczuciowego. Dajcie się ponieść, zainspirować, po prostu i nic na sobie nie wymuszajcie. Nie ograniczajcie się też świadomie. Co aniołki nam powiedzą? Bądź uprzejmy. Dla siebie i dla innych. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ci, którzy jeszcze swojego znaku ascendentalnego nie znają, niech klikną w link pod tym filmem. Przeniesie Was na stronę, gdzie możecie sobie taki znak obliczyć. Oczywiście, jeżeli znacie dokładne miejsce i godzinę swojego urodzenia. Ja Wam życzę wspaniałego września, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmy, do śledzenia mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie, kochani, i do usłyszenia. Do kolejnego razu.